Nadal z jednym zwycięstwem pozostają w rozgrywkach łódzkiej trzeciej ligi siatkarze WKS-u Wieluń. Nie mogli powiększyć skromnego trzypunktowego dorobku, ponieważ rozegrali najsłabszy mecz, być może nie tylko w tym sezonie, ale i na przestrzeni okresu, od kiedy pierwszy zespół prowadzi trener Zygmunt Boryczka. Powiedzieć, że gospodarze przegrali w hali Wosir 0-3, to jak nic nie powiedzieć. Drużyna od pierwszych minut grała bez wiary w sukces, sprawiając wrażenie, jakby mecz przegrała już w szatni. To prawda, że obie drużyny dzieliła przepaść, jeśli chodzi o umiejętności, ale w takiej sytuacji teoretycznie słabsi powinni braki nadrabiać zaangażowaniem i wolą walki. Niestety nieliczni kibice tego się nie doczekali, dlatego goście wygrali po bardzo krótkim meczu w setach do 16, 14 i 16. Dość powiedzieć, że całe spotkanie trwało niewiele ponad 60 minut, a do tego, że nie zakończyło się w godzinę, przyczyniła się tylko i wyłącznie kontuzja, którą w połowie drugiego seta odniósł jeden z siatkarzy WKS-u. Zacznijmy może, Zygmunt, nietypowo, nie od samego meczu, tylko czy... od kontuzji zawodnika twojego, Adam Wróbel, w drugim secie bodajże, tak? Bardzo niebezpiecznie wyglądająca sytuacja. Co z nim jest? No niestety wygląda na to, że skręcił staw skokowy. Miejmy nadzieję, że tylko skręcił. Nic tam wielkiego się innego więcej nie stało. No, zobaczymy po badaniach, które tam przejdzie za chwileczkę w szpitalu. No, głupio przyznać, przepraszamy Adama, ale to był najciekawszy chyba moment tego spotkania, tej konfrontacji. Tak, miałem wrażenie, że twoi zawodnicy spieszą się na jarmark bożonarodzeniowy, który się zaczynał o 12. No, tak by w ogóle już w szatni przegrali ten mecz, czy może się mylę? No, też im to powiedziałem. Nie podsłuchiwałem. W trakcie którejś tam przerwy. Niestety nie było dzisiaj werwy, nie było dzisiaj animuszu, nie było zaangażowania. Być może to nastąpiło jakieś zniechęcenie, przede wszystkim przez jeden element techniczny, czyli przyjęcie zagrywki, który dzisiaj totalnie szwankował. Nawet wspomniany wcześniej Adam Wróbel też miał dzisiaj bardzo dużo błędów w przyjęciu. No i to było przede wszystkim, myślę, powodem tego, że dzisiaj przegraliśmy. Błąd w przyjęciach powoduje to, że rozgrywający, który tak notabene u nas jest nominalnym przyjmującym, został tylko przestawiony na tą pozycję z powodu braku kadrowych. No nie zawsze sobie jest w stanie poradzić z tym dobiegnięciem i odpowiednim rozegraniem piłki, a to, co mówiłem wcześniej, to przyjęcie dzisiaj niestety totalnie szwankowało. Poza tym drobne błędy w ustawieniach, w obronie, gdzie no robimy to na treningach i to wygląda troszeczkę inaczej, a jednak młodzież, która wchodzi na boisko i gra przez dłuższy okres meczu, no niestety zapomina o tym i no cóż, brak doświadczenia wychodzi. To, co mówiłem przy tych wcześniejszych naszych rozmowach, że mamy drużynę, no niestety niedoświadczoną. Przypomnijmy, w setach do 16, 14 do 16, 46 punktów, ale czy ja dobrze zapamiętałem, że po drugim meczu w Wieluniu powiedziałeś mi, że w drugiej kolejce przegrałeś w IFAMie 3-1, a równie dobrze mogłeś wygrać 3-0 z tą drużyną, z którą dzisiaj przegrałeś 3-0? Tak, dokładnie tak. Nie wycofujesz się z tych słów? Nie, absolutnie się z tego nie wycofuję. No tam z kolei była sytuacja, jak już mówiłem wcześniej, no wszystko było dobrze, oprócz rozegrania, tak. Mieliśmy i dobry atak, jeśli rozegranie już było dobre przyjęcie. No niestety no, wkradły się błędy, bardzo duża ilość błędów przy rozegraniu piłki, no i to wprowadziło chaos, zamieszanie na boisku. No i niestety też mecz, który jeden z wielu w tym sezonie powinniśmy wygrać, przegraliśmy niestety. Mam nadzieję. Przypuszczam, że tutaj pani sędzina, oglądając ten mecz, mogła powiedzieć: kurczę, przecież jakby na mistrzostwach polskich lekarzy, to chyba chłopaki lepiej grali, moi zawodnicy, ale ja do twojej sytuacji chcę to nieść. Twoja drużyna szkolna sprzed półtora roku, która zdobyła mistrzostwo województwa, to mam nadzieję, że... Znowu mam nadzieję. Mam wrażenie, że żeby tutaj pojechał 3-0 ten zespół. No, myślę, że bez większego problemu by tak było, bo to są chłopcy, z którymi część wtedy z nich grała tutaj. Ale myślę, że spokojnie byśmy to tamtą drużyną wygrali. No ale no cóż, no idą święta, należy spojrzeć optymistycznie w przyszłość. Zaczyna się nowy rok. No mam nadzieję, że będzie lepiej. Ma wrócić od następnego meczu. Już ma być nominalny rozgrywający, czyli zawodnik grający na tej pozycji przez całe życie. Mam nadzieję, że uporządkuje tą grę i będzie no... troszeczkę więcej zaangażowania, życia w drużynie i dzisiaj być może wcześniejsza godzina, a może ten jarmark, no nie wiem. O co jeszcze gramy, bo jest 7 drużyn, piąte miejsce daje, bo jest tam SMS z Pała, piąte miejsce daje
Awans do finału, czy jest jeszcze szansa na ten czterozespołowy finał wojewódzki? No oczywiście, że jest. Szansa, chociaż na papierze właśnie. Szansa jest zawsze, no tylko trzeba po prostu zacząć w końcu, musimy zacząć grać w końcu, nie robiąc tych błędów i wygrywać mecze, które no już chyba naliczyłem 5 powinniśmy wygrać, a no niestety no błędy i większe i mniejsze powodują to, że no niestety nie wygrywamy, czyli kolejny raz wychodzi, myślę, brak doświadczenia, chociaż czasami na tych meczach zawodzą również zawodnicy ci doświadczeni. Nie wiem, z czego to wynika. Ich akurat błędy. A może ze spokoju trenera, bo ja tu cię widziałem na sali rzucającego kluczami, rzucającymi mocnymi słowami, tak, żeby kamera nie ściągnęła, a dzisiaj też tak byś przyjął to z góry, że oni to muszą przegrać, czy się mylę? No być może dzisiaj niczym nie rzucałem na pewno, ale na pewno no, wynika to z tego, że no, nie chcę takiej atmosfery wprowadzać w nerwowej drużynie, gdzie już między sobą widzę zawodnicy nie za bardzo mogli się dogadywać, mieli pretensje do siebie o poszczególne akcje. No niestety no, należało to ustabilizować i nie, no, nie można mieć pretensji, kolega do kolegi nie może mieć pretensji, bo za chwilę jest sytuacja podobna i ten, który zwraca uwagę innym, sam robi błąd, no i to powoduje kolejne napięcia, więc myślę, że to jest główna przyczyna tego, że w cudzysłowie oczywiście nie rzucałem kluczami. Dziękuję bardzo.